Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Martin. Zapraszam was się na kolejny odcinek poradnika skierowanego dla graczy. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie specjalnym myszkom przeznaczonym do gier typu MMO oraz RPG. Takich myszek na rynku mamy kilkanaście modeli. W tym poradniku przedstawię wam i opiszę najciekawsze z nich w różnych kategoriach cenowych. Najtańsza będzie kosztowała 100 kilkanaście złotych, najdroższe będą za ponad 400 złotych. Co jest fajnego w takich myszkach? Przede wszystkim są bardzo wygodne i mają wiele przycisków. Przy okazji na ogół też są to myszki laserowe z bardzo dobrym sensorem, posiadające własne oprogramowanie, możliwość konfiguracji każdego przycisku, a jak wiemy tych przycisków w grach typu MMO czy RPG nigdy za wiele. Bardzo fajnie mieć taką klawiaturkę pod ręką, żeby móc sobie skonfigurować wiele jakichś funkcji specjalnych w grze, żeby nie musieć używać całej klawiatury. Jest to naprawdę bardzo wygodne, jeśli się do takiej myszki już przyzwyczajmy, to gra się przy jej pomocy po prostu świetnie. Tak więc zapraszam was teraz do oglądania, szczególnie fanów tego typu gier. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam! A4Tech Bloody Commander ML16. Jest to co prawda najtańsza myszka w naszym zestawieniu. Kosztuje średnio około 120 zł. Ale za tą cenę dostajemy naprawdę dobrze uzbrojoną mychę. Laserowy sensor Avago 9800 zapewni rozdzielczość 8200 dpi. Przełączniki Omrona, żywotność przycisków, przyspieszenie 30G i prędkość 150 IPS-ów zapewnią szybkie reakcje myszki. Wspierają świetne oprogramowanie. Wszystkie klawisze są w pełni konfigurowalne. Poza standardowymi przyciskami mamy także swoistą klawiaturkę zamiast prawego przycisku myszki. Składa się ona z 9 przycisków, które oczywiście mogą się bardzo przydać w grach MMO i RPG. Kolejnym atutem są wytrzymałe metalowe ślizgacze. Biorąc pod uwagę cenę myszki i ilość zalet, jest to rewelacyjny produkt. Genius Gila. Zdecydowanie najlepsza myszka w ofercie Geniusa. Kosztuje około 200 zł. Wyposażona jest w 12 przycisków, które możemy dowolnie zaprogramować. Sercem myszki jest sensor Avago 9800, zapewniający 8200 dpi. Myszka posiada 6 ciężarków i wbudowaną pamięć. Osobiście także bardzo podoba mi się jej design, poza ciekawym wyglądem jest także fajnie podświetlana. Hama Eurage MMO RPG. Najnowsza myszka od niemieckiego producenta. Przeznaczona typowo do gier MMO i RPG. Kosztuje około 200 zł. Hama wyposażyła ją w precyzyjny sensor optyczny Avago 3050, pracujący z dpi do 4000. Posiada aż 18 w pełni konfigurowalnych przycisków. Skrywa także przełączniki Omrona. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu ustawimy funkcje przycisków, jak i podświetlenie. Myszka jest bardzo solidnie wykonana i niezwykle wygodna. W komplecie znajdziemy zestaw ciężarków. TTE Sports by Thermaltake Volos. Świetna myszka za jakieś 230 zł. Niezwykle wygodna i solidnie wykonana. Mysz dla lubiących wagę ciężką. Sama w sobie jest dość masywna, dodatkowo możemy ją dociążyć. Kolejna myszka wyposażona w laserowy sensor Avago 9800, zapewniający 8200 dpi. Myszka posiada 14 programowanych przycisków, z czego 4 wyglądają jak element konsolowego pada. Genialne oprogramowanie pozwala na łatwą konfigurację przycisków, makr i podświetlenia. Mad Cats MMO Tournament Edition. Nowa konstrukcja kosztuje około 300 zł. Powstała w oparciu o znane i lubiane myszki z serii RAT, jednak dostosowano ją typowo pod gry MMO. Ponownie dpi wynosi aż 8200. Zapewnia je laserowy sensor. Mysz posiada aż 20 programowanych przycisków i dostępna jest w kilku kolorach. Jak praktycznie każdy z prezentowanych w naszym poradniku modeli, posiada przełączniki firmy Omron, zapewniające przyciskom długą żywotność. Razer Naga, znana i lubiana myszka do gier MMO, posiada 19 programowalnych przycisków i świetny kształt. Laserowy sensor 4G zapewni rozdzielczość 8200 dpi. Co ciekawe, 12 przycisków bocznych posiada mechaniczne przełączniki, dzięki czemu ich żywotność jest kilkukrotnie większa niż w innych myszkach. Razer Naga to niezwykle wygodny i precyzyjny gryzon. Zapłacić za niego trzeba niecałe 300 zł.
Logitech G600 MMO Gaming Mouse. Nowa wersja myszki firmy Logitech to wydatek ponad 300 zł. W zamian otrzymujemy aż 20 przycisków do gier, które możemy konfigurować do woli. Logitech, moim zdaniem, ma najlepsze oprogramowanie na rynku, bardzo intuicyjne i praktyczne. Nie zaskoczy Was fakt, że ponownie znajdziemy sensor laserowy o maksymalnej wartości 8200 dpi. Przyciski wytrzymują aż 20 milionów kliknięć, więc nie mało. Myszka jest bardzo starannie wykonana, dostępne wersje kolorystyczne to czarna i biała. ROGCAT TAION. Najnowsza myszka ROGCATA to prawdziwe dzieło sztuki. Posiada odważny design i jest świetnie wykonana. Dostępnych mamy 16 programowalnych przycisków, dodatkowo poza zwykłą rolką na myszce umieszczono także specjalną przepustnicę, przydatną szczególnie do sterowania pojazdami. Jeśli gracie w symulatory lotu, to bardzo się przyda. W myszce drzemie sensor laserowy, maksymalne DPI to 8200. Firma ROGCAT zadbała o wysokiej jakości oprogramowanie i łatwą konfigurację przycisków. Koszt zakupu wynosi powyżej 400 zł. MadCats Cyborg MMO7 Gaming Mouse. Ta myszka to wydatek ponad 400 zł. W zamian otrzymujemy 15 konfigurowanych przycisków i specjalny przycisk 5D, który może spełniać 5 funkcji. Laserowy sensor zapewnia 6400 dpi. Myszka posiada modułową budowę, dokładnie tak jak w innych modelach z tej serii. Możemy w dużej mierze dopasować jej kształt do swojej dłoni. Gryzoń ten jest niezwykle solidnie wykonany. Posiada aluminiową podstawę i system ciężarków. Wygląd jest dość kontrowersyjny. Moim zdaniem jednak ta myszka wygląda świetnie. Dostępny jest kilka wersji kolorystycznych. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje propozycje. Jak dobrze widzieliście, przedział cenowy jest dość duży. Można kupić i myszkę tanią, można kupić i myszkę drogą, ale dla bardzo, bardzo wymagających graczy, posiadającą nawet mechaniczne przełączniki, tak więc wytrzymującą bez problemu kilka lat ciągłego grania. Oczywiście przy pomocy takich myszek można grać w każdy inny rodzaj gier. Taką klawiaturkę boczną można po prostu sobie wyłączyć, jeśli by nam albo nie była potrzebna, albo po prostu przeszkadzała w grach, które nie wymagają tylu przycisków. Natomiast zawsze lepiej mieć czegoś więcej niż za mało. I oczywiście myszki te gorąco polecam wszelkim fanom gier sieciowych, właśnie MMO, RPG, a także różnych strzelanek, gdzie na przykład sterujemy troszkę żołnierzem, potem jakimiś pojazdami. Naprawdę do takich gier też Wam te myszki się świetnie przydadzą. Na dzisiaj dziękuję Wam już bardzo serdecznie za obejrzenie tego poradnika i zapraszam także na kolejne części. Pozdrawiam Was, cześć!